No jak to jest z tymi debatami? Bo skarży się tutaj pan, panie profesorze, że nikt z panem nie chce debatować. Ja myślę po pierwsze, że to jest kolejny, nie pierwszy już dowód, że Platforma nie jest obywatelska. Po drugie, mam wrażenie, że kandydaci Platformy w głębi duszy to się wstydzą rządów partii, na liście której są, że oni chcą iść do Europarlamentu, żeby iść do Europarlamentu, a nie po to, żeby w trybie obywatelskim dyskutować o swojej wizji Polski. Ja wątpię, czy Jan Rostowski ma jakąś wizję Polski, która by wykraczała poza politykę zaciągania kolejnych długów. Ja wątpię, czy ta Zeus Zwiewka ma jakąś wizję Polski, która by wykraczała poza politykę wizerunkową. Ale do jednego kandydata pan się zwracał, do kilku kandydatów. No jak to wyglądało? No nikt nie chciał z panem rozmawiać? Mój sztab i ja osobiście zwracaliśmy się po kolei do trzech kandydatów z pierwszych trzech miejsc Platformy. Do jedynki Jana Rostowskiego, do dwójki Otyli Jędrzejczak i do trójki Tadeusza Zwiewki. Wszyscy odmówili, każdy znajdował jakieś wymówki. Ja mam wrażenie, że oni się wstydzą po prostu partii z list, której startują, że tak naprawdę nie chodzi im o debatę, bo rzeczowej dyskusji, której musieliby bronić braku polityki gospodarczej, rzeczowej dyskusji, której musieliby się tłumaczyć, że wojskowe zakłady uzbrojenia w Grudziądzu są w kiepskiej sytuacji z powodu zaniedbań, rzeczowej dyskusji, której musieliby się tłumaczyć, dlaczego autostrady w Polsce są budowane po cenach wyższych niż na zachodzie Europy, rzeczowej dyskusji, której musieliby się tłumaczyć, dlaczego to za rządów Platformy mamy infoaferę określoną przez szefa CBA, mianowanego przez Donalda Tuska, określoną jako największa afera III RP. Musieliby się tłumaczyć z tych osiągnięć Platformy, z których żaden uczciwy Polak nie jest w stanie się wytłumaczyć. Tylko polityka wizerunkowa, która polega na tym, że mówią sami, a nikt nie sprawdza tego, co mówią, stosują propagandę zamiast argumentacji, jest w stanie dawać im dobre samopoczucie. Po prostu bali się utraty dobrego samopoczucia, gdy musieli stanąć w obliczu rzeczowych argumentów. Ale to z tego to wynika? Nie mógł się pan z nimi spotkać jakoś w trasie wyborczej? Bo na przykład pani Otylia była ostatnio na meczu Olimpii Grudziądz, a teraz podobno zaśpiewa w jakimś tramwaju w piątek. Ze spotkaniami nie było problemów. Podczas pobytu Jana Rostowskiego w Bydgoszczy podszedłem do niego osobiście z propozycją debaty. Powiedział, że woli dyskutować z jedynką z listy Prawa i Sprawiedliwości, Kosmą Złotowskim, ale o ile wiem, nie odbyła się debata jeden na jednego. Gdy Otylia Jędrzejczak była w Centrum Sportu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, przedstawicielka mojego sztabu wyborczego spytała ją o gotowość do wzięcia udziału w debacie, usłyszała odpowiedź wymijającą. A dzisiaj Tadeusz Zwiewka przysłał list, w którym tłumaczył, że już jest za późno za zorganizowanie takiej debaty, chociaż mamy jeszcze w istocie z dniem dzisiejszym razem 4 dni do ciszy wyborczej. I późno jest tylko dlatego, że jedynka i dwójka z jego listy zwlekali z odpowiedzią. Najwyraźniej wszyscy się tam boją konfrontacji z faktami polityki Platformy, którą chcąc nie chcą firmują swoimi twarzami.